Nie przedłużając, bo pozdrowienia już przekazałam ze Stargardą, to zacznę od razu mówić. Nie wiem, czy też mieliście takie uczucie, kiedy Paulina mówiła, pokazywała te wszystkie zdjęcia. Budzi się coś takiego w sercu, że po pierwsze taka radość, że mamy naprawdę tak energiczną, tak aktywną młodzież, że tyle się dzieje. A po drugie, gdzieś tam zawsze w sercu chrześcijanina budzi się taka tęsknota do... Raz, że do działania, ale dwa, że takie uczucie, to są tak obdarowani młodzi ludzie, mają tyle talentów, tyle darów. I kiedy Paulina pokazała, na ile sposobów można działać i ile darów można wykorzystywać w ewangelizacji, ja teraz na drugiej części chciałabym wam powiedzieć, jak mieć takie dary. Co zrobić, żeby też tak móc? Bo Paulina zachęcała wszystkich, żeby też tak robili, ja wam powiem, jak można to zrobić, jak do tego dojść. Otwórzmy na początek z listu do Rzymian, 12 rozdział. Nie będę mówić wszystkiego o darach duchowych, bo no, liczę na pewne podstawy. Jeśli chcielibyście sobie przypomnieć, czym są dary duchowe, jakie dary duchowe wymieniają apostołowie, to zachęcam do przeczytania w domu później 12 rozdziału z pierwszego listu do Koryntian i 12 rozdziału z listu do Rzymian. Natomiast my już pójdziemy o kroczek dalej i sprawdzimy, jak to się dzieje, że ludzie otrzymują dary. I czy taka osoba, która nie widzi w swoim życiu darów, czy może w jakiś sposób je uzyskać? Może tak. Taka instrukcja uzyskiwania darów będzie. Na początek przeczytam tekst z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Będę czytać wersety 6-8. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Tu kluczowe są pierwsze słowa z 6 wersetu. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. I to generalnie chrześcijanie wiedzą, że dary duchowe wynikają z łaski Bożej, są udzielane z łaski. Jaki z tego wynika następny zaraz wniosek? Nie da się na nie zasłużyć, nie da się na nie zapracować. Dary duchowe są udzielane z łaski. Przeczytajmy jeszcze jedną rzecz, która troszkę dobija moją teorię, jak można dostąpić darów, z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Przeczytamy werset 11. Tu też jest cały ten rozdział, mówi o darach. Pozwolę sobie troszkę ten werset 11 tylko wyrwać. Zachęcam tam do przeczytania całego rozdziału, a nawet następnych jeszcze dwóch. Czytam werset 11. Wszystko to, czyli obdarowanie chrześcijan darami, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Więc po pierwsze dostajemy dary z łaski, po drugie duch rozdziela jak chce. No więc jak to teraz ubiegać się o jakieś dary? I wiecie co, i myślę, że to jest trochę problem chrześcijan w naszych dzisiejszych czasach, że czytając takie dwa wersety, mając świadomość tego, że dary są z łaski i że duch daje je tak jak chce, wielu chrześcijan podejście do darów ma takie, że oto siada na kanapie i czeka na dar. Czeka na tę łaskę, czeka aż duch zechce coś mu dać i jakiś dar otrzyma. Mało tego, wielu z tych chrześcijan, czekając na dar, ma przekonanie, że odbędzie się to w jakiś taki nieokreślony sposób i wyczują w sobie, że oto dar mają. Pojawi się jakaś taka... Myślę, że to trochę wynika z oglądania tych różnych filmów hollywoodzkich, gdzie są ci superbohaterowie, którzy w pewnym momencie swojego życia mają jakieś takie wydarzenie zupełnie nieziemskie i później czują w sobie jakąś taką wielką moc i dopiero wtedy zaczynają działać. Znamy te obrazy, prawda? No i teraz taki chrześcijanin, który nie widzi w sobie daru, siedzi na tej swojej kanapie w domu i czeka. Czeka na jakąś taką wewnętrzną metamorfozę, która sprawi, że poczuje w sobie tę moc i będzie mógł wreszcie działać. I to jest smutne, bo ludzie tak czekają, czekają, czekają. Gdzieś w głębi serca budzi się rozgoryczenie, bo to mamy tyle utalentowanych osób w zborze, a ja nie czuję, żebym miała teraz taką siłę, na jaką czekam i nie czuję żadnego w sobie takiego nieokreślonego uczucia, które powie mi, że mam taką siłę, na którą czekam.
I naprawdę można popaść w jakieś takie rozgoryczenie, bo no co, to Pan Bóg o mnie zapomniał z tymi darami. Duch Święty udziela jak chce, to mi nie chce udzielić daru. Tak więc, studiując ten temat w zborze, sprawdziłam, jakie Paweł ma rady dla takich osób, które czekają na dary, które chciałyby coś zrobić, ale nie czują w sobie takiej mocy, nie czują w sobie, że oto wstaną na środku zboru i powiedzą proroctwo, nie mają jakiejś takiej siły, żeby teraz całe swoje mienie rozdać ubogim. Czekają na coś takiego, co mogliby zrobić. Paweł ma bardzo konkretne rady w tym temacie. Paweł generalnie, pomimo wszystkich teorii, które mu się przypisuje bardzo często niesłusznie, Paweł ma wiele konkretnych rad w swoich listach i w tej sprawie również ma konkretne rady. Jeśli zajrzymy do rozdziału 14, tam są dwa wersety, które chciałabym przeczytać w tym kontekście. Najpierw werset pierwszy, do którego będziemy jeszcze wracać. Pierwszy list do Koryntian, tak, cały czas pierwszy list do Koryntian, teraz rozdział 14. Czytam werset pierwszy. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Wynika z tego, że o dary, pomimo tego, że są z łaski i chociaż Duch daje jak chce, o dary można się postarać. Paweł pisze, starajcie się usilnie o dary duchowe. Więc jednak jest jakiś rodzaj starania, o którym Paweł mówi. Przeczytajmy werset 12. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Więc o dary można usilnie zabiegać i można starać się obfitować o jakieś konkretne rodzaje darów, które służą zbudowaniu zboru. To trochę burzy koncepcję chrześcijanina czekającego na kanapie na swoje dary duchowe, ponieważ wychodzi na to, że o dary można zabiegać, można się starać, można starać się w nie obfitować. Więc nie tylko jakiś tam malutki dar od Pana Boga, powiedzmy, wyprosić, ale naprawdę obfitować w wiele darów, w takie, które budują zbór, które mają znaczenie dla społeczności, w jakiej jesteśmy. Znalazłam w Biblii, w listach apostolskich, cztery takie sposoby starania się o dary. Cztery sposoby zabiegania o nie. Więc jeśli jesteście osobami, które nie widzą w sobie jakichś darów, to może będzie dla was jakaś taka cenna wskazówka, co można zrobić, żeby je w sobie zobaczyć. Jeśli jesteście osobami, które mają dary i chętnie z nich korzystają, być może to będą jakieś takie ścieżki, jak jeszcze bardziej można w nie obfitować. Po pierwsze, i to Paweł tak mimochodem wspomina przy darze mówienia językami, ale myślę, że jest to bardzo istotna wskazówka dla wszystkich, którzy chcieliby pracować z Bogiem i chcieliby przejawiać dary duchowe. Pierwsza rzecz, i sobie nie zapisałam tekstu, gdzie to jest, ale już go widzę, 14 rozdział, 13 werset. Dalej pierwszy list Pawła do Koryntian. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Tak jak mówię, Paweł tutaj wspomina tak niby mimochodem, to jest dla niego, podejrzewam, sprawa oczywista, dla nas niestety nie zawsze, modlitwa. Możemy modlić się o dary, tak jak tutaj Paweł wspomina o dar wykładania ich. Możemy modlić się o poznanie, jakie dary Bóg nam dał. Możemy modlić się o lepsze wykorzystanie darów, ale modlitwa jest kluczowa. Dlaczego modlitwa jest kluczowa? Tak jak pisaliśmy, dary pochodzą od Ducha Świętego. Dary pochodzą od Boga. Jeśli chcemy dobrze je wykorzystywać, dobrze mieć kontakt z Twórcą i dostarczycielem darów. Dobrze razem z Nim, w relacji z Nim, poznawać, jak można je wykorzystywać i po co w ogóle one są nam dane. Nikt, tak jak autor, lepiej nie powie nam, jak się nimi posłużyć. I tak jak bardzo często czytamy, chociaż często też nie czytamy, instrukcje obsługi różnych programów, różnych urządzeń i tak dalej, tak samo Pan Bóg jest w stanie dać nam instrukcje obsługi tych naszych darów duchowych, których nam udziela. Więc w tym naszym oczekiwaniu na dary, w tym naszym staraniu się o dary, nie zapominajmy o takiej podstawowej rzeczy, jaką jest modlitwa. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest świadomość celu darów. Świadomość tego, po co one w ogóle zostały nam dane. I tutaj przeczytam ten fragment, który już był czytany na samym początku. Z listu do Efezjan. List do Efezjan, 4 rozdział. Przeczytam wersety od 10 do 16. List do Efezjan, 4. Czytam od wersetu 10.
od 11, przepraszam. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest niesamowicie piękny tekst. Ja zachęcam do naprawdę głębokiego studiowania go w domu. Ale teraz, żeby jakby wyciągnąć taką esencję z tego, co tu jest napisane, czemu służą dary? Po pierwsze, Paweł mówi to tu o wzrastaniu w Chrystusie. Po drugie, o budowaniu i jednoczeniu zboru w miłości. Temu służą dary duchowe. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie pokusy i takie podejście do darów. Ja miałam, że wyobrażałam sobie stosowanie darów bożych, takich, wiecie, spektakularnych, żeby to robiło wrażenie. Dary duchowe nie mają robić wrażenia. Dary duchowe nie zwracają uwagi na siebie, to znaczy na same te dary. Nie służą temu, żeby wszyscy się zachwycali, dziwowali i żeby wzbudzić ogólną sensację. Dary duchowe mają na celu wzrost w Chrystusie i budowanie w miłości i jedności zboru. I jeśli wyobrażamy sobie, że chcielibyśmy mieć dar uzdrawiania, i gdzieś tam w głębi serca chcielibyśmy to mieć, żeby robić wrażenie na ludziach, bo to uzdrowimy tyle ludzi wokół, to chyba nie jest dar dla nas. Bo dar nie ma na celu wzbudzanie jakiegoś podziwu. Dar nie skupia się na samym sobie, dar nie skupia się na osobie obdarowanej. Dar ma konkretny cel i o tym powinniśmy pamiętać, modląc się o dary, i o tym powinniśmy pamiętać, stosując dary w swoim życiu. Bardzo często chrześcijanie, którzy przejawiają takie dary niespektakularne, mają gdzieś w środku kompleksy, bo chcielibyśmy wszyscy prorokować i uzdrawiać i wtedy czulibyśmy Ducha Świętego wśród nas. Bardzo często takie dary, które budują zbór i pomagają wzrastać w Chrystusie, to są takie, wydawałoby się, drobne rzeczy, a to są naprawdę duże rzeczy. To jest bardzo często rozmowa, to jest uśmiech, to jest motywowanie innych ludzi. I tego absolutnie nie doceniamy w swoim życiu. I osoby, które naprawdę potrafią zmotywować cały zbór, potem gdzieś tam siedzą w domu i czują się takie niegodne i jakieś nieobdarzone, bo co to one tam mogą zrobić? Nie. Pamiętając o celu darów, pamiętajmy, co ma wynikać z tego, że Duch Święty nas obdarza. Wzrost w Chrystusie, budowanie się w jedności, budowanie się w miłości, to jest celem darów. I jeśli w jakiś sposób Pan Bóg przez nas potrafi to czynić, to jesteśmy naprawdę niesamowicie obdarzonymi chrześcijanami. Kolejna rzecz. Przejdźmy do pierwszego listu Piotra. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Tutaj Piotr, bo wiecie, Paweł bardzo często wymienia takie listy darów. Natomiast Piotr mówi tak żołniersko i konkretno, Piotr raczej rybacko, ale tak krótko, konkretnie i na temat, wymienia dwie główne metody działania. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, wersety 10 i 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Piotr mówi tu o dwóch rzeczach. O mówieniu, i osoba, która mówi, ma mówić jak Słowo Boże, i o usługiwaniu, i taka osoba ma to czynić z mocą, której udziela Bóg. Przy czym kluczem to jest ten pierwszy werset. Usługujcie drugim, tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Czy to mówieniem, czy usługiwaniem. Służba jest kluczowa, jeśli chodzi o dary duchowe. To nie jest tak, że jakąś poczujemy w sobie supermoc i wtedy będziemy robić spektakularne rzeczy. Pan Bóg zachęca nas do służby i to w służbie objawiają się dary duchowe, bo to do niej są przeznaczone. Jeśli ktoś nie chce służyć bliźniemu, nie zamierza ruszyć się, żeby coś dla kogo zrobić,
Jeśli bliźni nie jest dla niego ważny, to po co mu dary duchowe? Jeśli ktoś nie chce usługiwać drugim swoimi darami i te dary nie są nakierowane na innych, to po co miałby je mieć? Dary duchowe są skierowane na służbę, są skierowane na poświęcenie się dla drugiego człowieka, na dostrzeżenie jego potrzeb i pomoc w realizacji ich. I to do tego są udzielane. Dlatego jeśli chcemy otrzymać dary duchowe, powinniśmy nie czekać na jakieś, tak jak już mówiłam, nieokreślone uczucie w środku albo na jakiś przejaw nie wiadomo jakich umiejętności, tylko powinniśmy po prostu w najprostszy sposób, jaki przychodzi nam do głowy, zacząć służyć innym ludziom, zacząć im pomagać, zacząć nakierowywać się na ich potrzeby. To jest sposób, żeby w naszym życiu dary mogły się realizować. Dopóki siedzimy na kanapie, to nie mamy szans na dostrzeżenie ich w swoim życiu. Ale jest jeszcze lepsza droga, o której mówi Paweł. I ona też jest zapisana w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Lepsza droga to nie są moje słowa, Paweł sam to tak nazywa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Przeczytam werset 31. Pierwszy list do Koryntian, 12:31. Tutaj znowu Paweł mówi o staraniu. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I po tych słowach następuje chyba najbardziej znany fragment Biblii, przy czym z takich moich doświadczeń wiem, że bardzo rzadko odnosi się go do darów duchowych, zupełnie niesłusznie. Fragment ten jest w zasadzie w klamrze kompozycyjnej, bo zaczyna się, 13 rozdział, rozdział o miłości, zaczyna się właśnie o tym, że mamy starać się usilnie o dary łaski, Paweł pokaże nam drogę doskonalszą. Kończy się rozdziałem 14, wersetem 1. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Ten 13 rozdział mówiący o miłości jest w zasadzie odwarowany, obmurowany tym, żebyśmy starali się o dary duchowe. I cały ten rozdział odnosi się do tego. Przeczytam jego fragment. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Paweł po kolei wymienia tu pewne dary. Tak jak poprzednio mamy listę darów, które gdzieś tam wskazuje jako takie ścieżki rozwoju, powiedzmy, jako rzeczy, które pomysły, w jaki sposób można usługiwać, tak tutaj wymienia niektóre z nich, nawet rozszerzając je do takiego stopnia najwyższego. Wymienia więc mówienie językami, mówi o prorokowaniu, mówi o darze wiedzy, o darze mądrości, o darze wiary, mówi o darze obdarowywania, o darze męczeństwa. I to wszystko jest nic nie warte bez miłości. Tak jak mówiliśmy przedtem o znajomości celu darów, tak jak mówiliśmy o świadomości tego, czemu to służy, tak jak mówiliśmy o poświęceniu się dla innych ludzi, tak tutaj najdoskonalsza droga mówi, że dary tak naprawdę zbudowane są na miłości. Na miłości do bliźniego. To z tego wynikają. I bez miłości, na której można zbudować dary, nie ma to do żadnej wartości. Tak jak Paweł tu mówi, choćby znał wszystkie tajemnice, choćby prorokował, choćby ciało wydał na spalenie, to takie dary nie mają wartości, nie mają znaczenia, bo wszystko zasadza się na miłości do drugiej osoby. Dlatego też miłość do drugiego człowieka warunkuje pojawienie się darów duchowych w naszym życiu, bo one tak naprawdę na niej są zbudowane, z niej wynikają. To nasza miłość do innych popycha nas do działania. Tak więc krótko i żołniersko, jak zdobyć dary duchowe? Po pierwsze, módl się. Po drugie, wielbij Boga. Po trzecie, służ. Po czwarte, kochaj. To są tylko elementy takiego szczerego, praktycznego życia chrześcijańskiego. I to na nich jest wszystko zbudowane. Jeśli te cztery elementy w naszym życiu będą zachowane, nie ma opcji, żeby dary duchowe się nie pojawiły. Nawet jeśli nie będą jakieś spektakularne, albo takie, których oczekiwalibyśmy,
Pan Bóg wie, co ma komu zapewnić, dlatego Duch Święty rozdziela jak chce. Bo nam się czasem wydaje, że najważniejszy dar u nas to byłoby na przykład mówienie językami. A Duch Święty tak patrzy na nas i dobrze wie, że nam to mówienie językami na nic na przykład nie jest potrzebne, a potrzebujemy jakiegoś innego daru, którego chce udzielać nam w obfitości. Dlatego, bracie, siostro, jeśli potrzebujesz darów duchowych, jeśli tak jesteś jeszcze w tym momencie, że siedzisz na kanapie i chciałbyś coś zrobić, ale no nie czujesz tego, żebyś miał jakieś dary, naprawdę zachęcam, żeby przeanalizować te cztery składniki naszego chrześcijańskiego życia. Modlitwę, uwielbienie Boga, służenie bliźnim i miłość do bliźnich. Bo te cztery elementy, te cztery części naprawdę w naturalny sposób nie wymagają jakiegoś długotrwałej pracy na to, żebyśmy w końcu na jakiś dar sobie zasłużyli, tylko te cztery elementy w naturalny sposób owocują darami duchowymi, które będą się realizować w naszym życiu. Módl się, wielbi Boga, służ i kochaj. I wiecie, to nie jest tak, że dary duchowe zmuszą nas do działania. Że tak będziemy sobie siedzieć, czekać i nagle coś przymusi nas, przyciśnie i będziemy musieli wstać i jakoś niechętnie, trochę jak Jonasz, realizować te swoje dary duchowe. Pan Bóg daje nam to, żebyśmy mogli pracować, ale to nasza postawa umożliwia Panu Bogu działanie przez nas. A wtedy naprawdę mogą się dziać, jeśli zgodzimy się na to, jeśli wystaramy się o te dary w taki biblijny sposób, jaki pisze Paweł, naprawdę otwierając swoje serce na działanie Boże, pozwala nam dokonywać niesamowitych rzeczy. I tak na koniec chciałabym was prosić, bo będziemy teraz śpiewać pieśń Przybywaj Duchu Boże. Kiedy będziemy wstawać do tej pieśni, chciałabym, żebyśmy wstali nie tylko do pieśni, ale żebyśmy tak wewnętrznie wstali z tych naszych wygodnych duchowych kanap. I kiedy będziemy wstawać do pieśni, naprawdę oddajmy te nasze energie Duchowi Świętemu. Powstańmy dla Niego, to może później. Powstańmy dla Niego, oddajmy Mu swoje serce, pozwólmy Mu działać przez nas i w momencie wstawania naprawdę poczujmy to, że coś robimy dla Ducha Świętego, że to jest ten moment, kiedy właśnie rozpoczynamy te starania się o dary duchowe, o więcej darów. Dziękuję bardzo.